Który to już duch? Był duch świąt minionych, obecnych, więc ty jesteś duchem świąt przyszłych, co? Nie! Moja firma! Moja piękna firma! Teraz to na stubego mamy! Nie wierzę w to! Bez festiwalu śnieżynkowego mój biznes upadnie! Hej! To nie jest Davenport. O co tu chodzi? Chwila, moment. Istnieje tylko jedno wyjaśnienie, dlaczego to wszystko się dzieje. To tylko sen! Więc po co mam go marnować z wami, kiedy mogę sobie polatać? Prawie go mieliśmy. Lepiej go złap, zanim sobie coś zrobi. Nie bawiłem się tak, odkąd dostałem 1000 lajków na klik kloku. Cóż, Davenport wrócił do łóżka, a my nie odratowaliśmy festiwalu. Ale to nie znaczy, że nie możesz miło spędzić świąt w domu, nie? No. Mamy błyskotki, światełka i te bezsensowne kolędy. Hej, jak będą ciastka, to będę ja. Jakoś wytrzymam całą resztę, czaisz, Wolka? Okej, ale jakoś nie chce mi się w tym roku świętować strasznie. Co? O czym ty mówisz? Radość została odebrana Brighton. I mnie. Świąt nie będzie. Nie budź mnie rano. Wyśpię się. Davenport złamał ducha Molly McGee. I to w święta? Sprawiedliwości stanie się zadość! Hej, Połudka! Kolejny duch? Który to już? Jestem duchem, który nastraszy cię tak, że wstąpi w ciebie duch świąt! Okej, przydługo hasztaga nie będzie, ale... Zaczniesz ty w końcu czuć tego ducha świąt! Patrz się na mnie! Wow! Patrz się tylko! Czemu ty mnie tak drażnisz? Duchu, przestań, proszę! Czy to wizja, duchu? Czy to się dzieje naprawdę? Wygląda zupełnie jak jej matka. Nic nie rozumiem. Duchu, dlaczego mój guziczek płacze? Bo dla ciebie w świętach chodzi o pieniądze, nie o radość. Ojczulek był świetnym biznesmenem, ale kiepskim tatą. Zrobię to, duchu! Ocalę festiwal śnieżynkowy! Uszczęśliwię swoją córkę! Uszczęśliwię całe Brighton! Ja ocalę święta! Krasznie!